Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj jesteśmy w Wickeworst w hodowli Hog VC, czyli Verstappen Kras u pana François Verstappen i Joeriego Verstappen. Hello. Panowie się przywitali. Dobry lot polski. Panowie specjalizują się w lotach od 100 km do 550. Posiadają gołębie od Petera van der Merwe, starą linię gołębi swoich Gomaire Verbruggen, Verbrengen Wilms i Rudy van Red, a także Kurt van Bruggen, który teraz jest obecnie jednym z najlepszych hodowców w Belgii. Panowie za chwilę nas oprowadzą po gołębnikach, lecz nie będziemy wchodzić do środka, ponieważ była tutaj taka sytuacja, że zostali po prostu okradzieni i nikogo nie wpuszczają do gołębników. Jedynie klientów, którzy by tutaj przyjechali, chcieli zobaczyć gołębie, wówczas tak. W tej sytuacji akurat jest to niemożliwe, dlatego będziemy tylko pokażemy gołębniki, jak wyglądają z wierzchu, z dworu i nic poza tym. Potem Państwo nam zaprezentują swoje osiągnięcia, sukcesy już w pokoju specjalnie przygotowanym do hodowli gołębi i do gołębi oraz opowiedzą nam trochę o swojej historii. Panowie, chciałbym też następnie powiedzieć, od 1986 roku lotują gołębiami. You race the diven van 86 jar. Since 86 years. Yes. Od 86 roku. Okay. Now we will start the movie. Zaczniemy film. You can show what section is from the loft. Loft, and then we will go to the room there. Because I explained already about the video that we cannot go inside to the loft because of the situation what was few years ago. Okay. You can start, and I will translate. These sections are for the youngsters, first round, second round. Sometimes late youngsters they come there. They are separate. Separate in the beginning. Okay. Tutaj, jak Państwo widzą, na pierwszym piętrze nie będziemy tam wchodzić do góry, bo zadaną przyczyn nie możemy. Od tej strony, od prawej, mieszczą się gołębie z pierwszego lęgu, z drugiego lęgu, a tutaj młode. Z trzeciego lęgu. Na początku te młode są odseparowane od siebie, ale potem po jakimś czasie te gołębie młode są razem. I told that they are separate and then in the meanwhile they are together all. And you play with the Whitwood method with the youngsters. Yes. And you dark them. Yes. Państwo, chciałbym zaznaczyć, że Państwo Verstappen Kras lotują metodą wdowieństwa gołębi młodych, a także wdowieństwa gołębi starych. Okay, you can continue. Yes, they have two for the old and healing. Tamte ostatnie dwie sekcje, które się mieszczą na końcu, po lewej i po prawej, możemy pokazać z tego profilu, znajdują się tutaj gołębie roczne i gołębie stare. Po lewej stronie znajdują się samce, po prawej znajdują się samiczki. Jak Państwo widzą, wszystko, cały kompleks, cały gołębnik jest naprawdę, wszystko jest tutaj tak profesjonalnie. Później wykonam parę krótkich filmików i zdjęć, Państwo będą mogli zobaczyć. Here what we have, this section? Breeders. Okay, tutaj jak widzicie na dole znajdują się gołębie rozpłodowe. Here's in the Kvekdiven van Verstappen Kras. Tutaj się znajdują sekcje, gdzie znajdują się gołębie rozpłodowe. Can she go and make the video closer to, from the breeders? Or? Możesz podejść i zrobić bliżej po prostu, jak wyglądają gołębie u Państwa Verstappen Kras. Tutaj jest z prawej strony lepiej będzie widać, ponieważ jest drobniejsza kratka. Tutaj okno jest otwarte po prawej stronie, od prawej będzie lepiej widać część gołębi rozpłodowych. Państwo François i Joeri za chwilę nam zaprezentują swoje asy lotowe i gołębie rozpłodowe, które są u nich na gołębniku rozpłodowym. I say that in a few minutes you will show us your ace pigeons, that they are your also Kvekdiven. Ok. Przejdziemy teraz do pomieszczenia, w którym się znajdują wszystkie dyplomy, puchary i cała historia
hodowli zostanie nam przedstawiona. Tu jeszcze chciałbym napomnieć, że znajduje się pomieszczenie socjalne the room for the poor and for the water, for electrolyte and for the underling and underproduction. Tutaj się mieści, jak widzą Państwo, specjalne pomieszczenie tylko, w którym są trzymane karmy, kartoniki na gołębie, kosze transportowe, różnego rodzaju produkty. Naprawdę wszystko wygląda profesjonalnie. Przed nakręceniem filmu byłem w gołębnikach do góry i na dole i przeglądałem, naprawdę wszystko jest jak na najwyższym poziomie. Naprawdę jest na czym oko zawiesić. Wszystko jest profesjonalnie, hodowla prowadzona. Jak Państwo widzą, cały ten kompleks tutaj, gołębniki, trawa, wszystko jest profesjonalnie zrobione. Przejdziemy do, jak to się mówi, do Hall of Fame. We go to the Hall of Fame. Idziemy do pomieszczenia, gdzie znajdują się wszystkie puchary, dyplomy, gdzie będziemy kontynuować nagranie. Is better, eh? Yeah. Oh, we can continue. Będziemy kontynuować naszą rozmowę. Jakbyś mogła, to staraj się prezentować tylko panów tutaj i czasami nie. We will continue now with Teraz, proszę Państwa, zaprezentujemy Państwu gołębie rozpłodowe i asy lotowe tego gołębnika, które po prostu są już tutaj w rozpłodzie. Państwu zaprezentujemy, jak widzicie, klasowe kosze transportowe, tradycja w Belgii, pięknie wykonane, ręczna robota, jak widzicie, wszystko. This bag, it is 20-year-old, 30-year-old. Ten kosz, pan François śmieje się, że ten kosz, bo ja się go spytałem, ma około 30 nawet lat albo więcej. Także widzicie Państwo, jakie wszystko jest profesjonalne, czyste, zadbane. Cały czas ten pan, widzicie, jak dba, zresztą widzieliście komplet z gołębników wszystkiego. Teraz będziemy kontynuować tutaj z kolegą Joeli. Ok. This is the first pigeon, nie? Yeah? Yes, first pigeon. Teraz przed Państwem pierwszy gołąbek, który mógłbym Cię prosić tutaj z kamerą. Pierwszy gołąbek, którego Państwu chcemy zaprezentować, jest to pierwszy as klubu z lotów z Noyon. This is the first as from the Noyon races. Yes, Noyon. 212 kg. Yearling. As pigeon yearling category. Jest to gołąbek Lai, this is a cock. To jest samczyk, który był asem z lotów z Noyon i Quevron z takich dystansów. Noyon Quevron is like 180 km. 110. 110? Quevron, Noyon 212. Quevron 212? Noyon, 212. Tak, jest, to jest typowo gołąb sprinterski, który osiągał najlepsze wyniki na dystansie 120 km i 212. Loty z Noyon 212 km i z Quevran 110 km. Tu jest ten gołębek na zdjęciu. Zdobył takie nagrody jak pierwszy konkurs, drugi konkurs, trzeci konkurs, 11, 13, 14, 19, 21. 24, 32, 34, 42, 42, 63, 98. Wszystkie loty równo, cały czas na tym samym poziomie. Teraz przedstawi nam go Joelie Wilsonas. Przedstawi nam tego gołąbka, pokażę go. Gołąbek ten pochodzi z ich starej linii i z linii Verstappen-Kras, Latte 600 i z linii gołębi Hawk Steve Smith, który już nie lotuje gołębiami, a kiedyś lotował na dystansie średnim. Can I open it this a little bit? Maybe a little bit more light? Ok. Uchylimy trochę, żeby było więcej światła. Ok. It's better here. Ok.
okay, I don't want to destroy you because your mother will kill me. Yeah. With the patron, no problem. Z szefem nie mogę, przepraszam, sorry. With the boss we cannot make the problems. Ja Państwu go zaprezentuję. To jest samczyk Laj. Bardzo pięknej budowy gołąbek, proszę zobaczyć. Balans. Typowo gołębie sprinterskie, które można tutaj w hodowli zakupić za moim pośrednictwem. Gołębie już są w Polsce, spisują się bardzo dobrze. Hodowla jest bardzo mała. You basket, how many pigeons average on a race? 8, 10? Yes, old ones is normally 5, 6. O, normalnie państwo, 7, 8. Państwo Verstappen-Kras, spółka lotowa. Spółka lotowa Verstappen-Kras. Chodź tutaj bliżej. Verstappen-Kras kosztuje na lot około 6-5 gołębi. Czasami zdarza im się koszować 8-7 sztuk. Maksymalnie 6 gołębi idzie na lot, więcej nie koszują. You play with the cocks and with the hens. Yes. Proszę zobaczyć. Normally the cocks more for the sprint, the hens. Proszę zobaczyć gołąbka. More for the middle distance. Gołąbki są naprawdę, tutaj są pięknie zbudowane. Pięknie zbudowane, naprawdę, jest pięknie zbudowane. Oj. Pięknie zbudowane są. Oko naprawdę rewelacja. Eye beautiful, very beautiful eye. Gołębki są bardzo lekkie i bardzo dobrze zbudowane. Tutaj są naprawdę same mięśnie, naprawdę widać jakość. Can put the pigeon back. And teraz pokażemy Państwu następnego gołębia. Tutaj siedzi Nestor rodu pan François. I say that is the Nestor van de familie, the patron. Pan, od którego się wszystko zaczęło w 1986 roku. Everything starts from this guy in 86 years. And it's continuing now from the father to son and maybe to the grandchildren. Or they are not interested in the diamond. Got children not interested in the diamond? Your children? I have no children. My brother has two children, but no way. No pigeons. Następnym gołąbkiem, którego Państwu pokażę. O, taka ciekawostka na temat hodowli Verstappen-Kras. Następna ciekawostka. Panowie posiadają we swojej hodowli gołębie czarne. I say that you have black pigeons in your loft and you are success with them all the time. Państwo jako jedni z niewielu hodowców w Unii Antwerpskiej, you are racing in the Union Antwerp also. This is Union Antwerp, yeah? Yes. The Diamond Verband or? No. This is? Campus. Combine. Halve fondspel. Okay. En wij spelen hier Neten en Wimp. Kivrin. En Kempenspel. To jest rejonlotowy Kempenspel, ale należy do Unii Antwerpskiej. Tu lecą hodowcy wszyscy od 100 do 550 km. Większość jest mało hodowców, którzy lecą long distance i maraton. Także długi lot, długie loty i maratony. Następnym gołąbkiem, którego zaprezentujemy Państwu, to jest gołąb o numerze dźwięcznym D7000. Jest to drugi as klubu. Nie musisz pokazywać zdjęcia, pokazuj tutaj na tutaj. Ja będę czytał. Jest to drugi as klubu z lotów z Noyon, czyli z typowo gołąb sprinterski i z lotów z Quevron. Jego wyniki są takie, naprawdę są imponujące tego gołębia. Ten gołąb był raz, dwa, trzy. Trzy razy pierwszy w klubie. Trzeci był, raz, dwa, trzy, cztery, cztery razy trzeci, dwa razy czwarty, szósty, siódmy, piąty, siódmy, czternasty, ósmy, osiemnasty, osiągnął takie, a nie inne wyniki na tle klubu. Czołowy, naprawdę lotnik as, bardzo dobre wyniki i w rejonie. Same czołowe konkursy. D, 7000. It was only the second, this was the first one. But only 5 races on Neon. Otherwise this was the first one. Oh. He only raced 5 times Neon. Okay. He always raced Kivrin. But we sent them to Neon. 5 races. This race 10 times. Okay. He was first, he was second. Okay. Only 5 times raced Neon. Ten gołąbek był tylko 5 razy lotowany na odległości z Quevron, na lotach z Quevron. Mimo tego był drugim asem klubu za tym gołębiem, który był 10 razy koszowany.
10 razy, który zdobył czołowy konkurs. Mimo tego ten gołąb był drugi w klubie. Gołąb pochodzi ten z gołębi od rodziny Herbots, od Kobe i Kato. The children from Herbots, I think from you or from Raf Kobe is? Kobe. Kobe is from Raf. Yes, so, Raf, Raf. Tak. Gołąb pochodzi od strony ojca, od rodziny Herbots, od synów pana Rafa, którego pozdrawiamy, a od strony matki pochodzi z Nancy, z gołębi Hendrixa van der Bruela. Jest to gołąbek, który jest asem i też rozpodowym gołębiem u państwa Verstappenkraut. Pokażemy teraz gołębia. Pokażę państwu. Gołąbki są naprawdę w super kondycji przed lotami. Proszę zobaczyć. They, most of them I saw two pigeons from you and they have the same eye. Or very similar. Yeah? Yes. Glazer, yeah? We call them Glazer in Polish language. I don't know how they say it. In Belgium. Bardzo naprawdę tutaj gołąbki, drobne gołąbki, mocno tutaj zbudowane. Posiadają te gołębie już hodowcy w Bydgoszczy. Między innymi pan Adam, którego pozdrawiamy. Pan Krzysztof z Bydgoszczy posiada te gołąbki. Pan Marek z okolic, chyba też w Bydgoszczy, jak się mylę, panie, uważaj, bo ten zamknąłaby się klapa. Naprawdę gołąbek jest pierwsza klasa. Bardzo są wyrywne, boją się. Proszę dać, jakie skrzydełka, jak ładnie ułożone. Ok, odkładamy tego gołąbka. Tylko cindek. Ok. He's ready for races, he wants to go. Yeah. He's a nervous one. Następnym gołębiem, którego pokażemy państwu, jest to gołąb o dźwięcznym imieniu Balu, który był asem half fond, jest? Middle distance. Yes. Który jest asem w klubie 2023 roku i w rejonie jest trzecim lotnikiem Kempes. Trzeci as Kempes na średnim dystansie. Gołąb o imieniu Balu, który jest asem lotowym, a także też gołębiem rozpodowym w gołębniku Verstappen. Raz. Widzicie oko państwo? The eye is beautiful. You can maybe go here more closer to the... Is it okay? Like that? Okay. The eye. Gołąbek Balu pochodzi z gołębi Panther Plumpot, ojciec, czyli stara linia Verstappenkraut, Black Panthery, którą tutaj jest gołąb. Dziadek jego, Balu, który też był pierwszym asem klubu z lotów z Noyon, czyli sprinterem. Matka tego gołębia pochodzi też od Verstappenkraut starej linii z Gomaire Verbruggen i Smith Marien. Z 99, mama się nazywa 99. You have somewhere a photo of 99? No. Yeah? No. No. Ok. Balu, you have a type to for sale from Balu, yeah? Or you have a pigeon for sale from Balu or no? No? Yeah. No, from... Okay. We have two youngsters from this. Okay, this one what you sent me. They are now ready for... And the photo what you sent me? The photo, the video with the... From this one. Okay, okay. Proszę zobaczyć. Newly? Proszę zobaczyć gołąbka, naprawdę. Co-winner of 12th National Championship Middle Distance Youngsters. You won. Okay. Gołąbek pochodzi z drużyny, która zdobyła 12 miejsce w Belgii, po prostu w mistrzostwach Belgii zajęli 12 miejsce na średnim dystansie, czyli loty od 300 km do 500. Fifth provincial championship and one of the... Piąte miejsce w prowincji Antwerpii. Piąte miejsce w prowincji Antwerpii. Zdobyli państwo w zeszłym roku na modę. Piąte miejsce w Antwerpii. I 12 w Belgii na średnim dystansie młodych. Ogólnie państwo lecą
Panowie lecą w Unii Antwerskiej, w tym samym rejonie lotowym, co wielu wybitnych hodowców. I mimo tego, że kosztują tak mało gołębi, są we wszystkich klasyfikacjach w czołówce. Ok. Następnym gołębiem będzie... The next pigeon, what we want to show. Następny gołębie, którego pokażemy, to jest Bali. Cool winner. This and Balu are the winners from first in club, first in federation, fifth provincial and 12th national. Następny gołębie, który też pochodzi z drużyny mistrzowskiej, to jest Bali ze starej linii jej. Ich Verstappen Kras od strony ojca i matki. Stara linia w głębi Verstappen Kras, która pochodzi z Gomeire Verbruggen, który należy też do tej drużyny, która zdobyła 12 miejsce w lotach od 300 do 500 km kategorii młode. Piąte prowincjonalne i pierwsze w klubie. Możemy też Państwu przypomnieć, że przypomnę Państwu też, że rodzina Verstappen Kras specjalizuje się w lotach One of the Race na wspólnych gołębnikach, bardzo dobrze lecą, mało gołębi tam wysyłają. Między innymi sukcesem na wspólnym gołębniku było 23 miejsce na Ukrainian Master. Zdobył gołąb z finału na 510 km i pierwsze miejsce na przykład na 150. How many you send them? Five. And five after the races? How many finish? One. Wysłali 5 gołębi i został jeden gołąb po finale na 510 km o numerze 839, który zajął 23 miejsce z finału. You have eight pigeons there? Yes, was water of this one. And ten gołąb, który zajął 23 miejsce z finału na 510 km na Ukrainian Master, który był bardzo ciężki lot, przypominam sobie, jest dzieckiem tego gołębia. Malvin, this is a Divenin. Malvin. Yeah, Divenin. To jest matka tego gołębia, który zajął 23 miejsce. Ok. Teraz pokażę Państwu gołębia Bali. Naprawdę wszystkie gołębie takie same. Proszę zobaczyć balans. Gołąb. Nawet się ogon nie drżnie. Gołąbek jest naprawdę spokojny. Widać pięknie oko. Wszystkie gołąbki są drobne, ale bardzo mocno tu zbudowane, jak widzą Państwo. Bardzo mocno zbudowane. Okay, we continue. This is the next one. Yes, it's the... Teraz przed Państwem gwiazda gołębnika. Pierwszy as klubu z lotów z Noyon. Noyon jest 110 km. Sorry. Noyon z lotów z Noyon, 212 km. 15 razy zdobył gołąb nagrodę na 16 wkładań. Pierwszy as gołębi rocznych 2019 roku w The Nowe Bond we Wikevorst. Pierwszy as roczniaków. Samiczka o imieniu Malvin. To jest ta samiczka. It is the name of my grandmother. O, to jest imię, tu jak Joeli podpowiada, jego babci. To jest samiczka Malvin. Powiem Wam szczerze, że bardzo... She's a big head, it's not so small. No, it's a big head. Yeah. Bardzo duża samiczka, naprawdę. Wszystkie te samce, które brałem tutaj do ręki, to były drobne, a ta samiczka naprawdę jest... Chodź tutaj. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Cicho, cicho. Also, grandchild of... Piękne oko, beautiful eye. Eye is unbelievable. Oj, 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 oj. She's very nervous.
She's stressed. Very stressed. Yeah. Widzą Państwo? Już lotko ma zgubione. Oj, 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 spokojnie. She goes here, nie? Eh? Yes. Okay. It's hot in here, yeah? I will open the door a little bit. Yes. Otworzę okno, uchylę, bo jest gorąco. Ciepło się zrobiło. Ciepło, nie? This is a youngster. Następny gołąb. This is to this one for what we what you sent to me for sale. Yes. A tu przed Państwem jest gołąbek, który jest dzieckiem Wondereluka. Ojciec jest z hodowli Fermer Bergen Wilds, czyli mistrzów Belgii w lotach gołębi młodych. I gołąb pochodzi też z ich najlepszej samicy rozpodowej 99. Jest to... This is a cook? I think it. To jest samczyk o imieniu Favo. Jest na sprzedaż, jakby ktoś był zainteresowany. It's a half sister of this. Jest to prawdopodobnie półsiostra Balu, czyli pierwszego asa klubu. Zaprezentujemy panu, Państwu gołąbka o numerze. O numerze. Pokaż numer. Numer 610-11-02. Jest na sprzedaż, młody z tego roku. Jakby ktoś chciał zakupić tego gołębia, czy zakupić gołębie z tej hodowli, to proszę o kontakt pod numerem 721-324-511 721-324-511 lub przez mojego Facebooka, czy też Messengera Antoni Jankowski. Jest to gołębek, który jest na sprzedaż, uszykowany z tej hodowli. Proszę zobaczyć. Młody, 2024 rok. Naprawdę po najlepszych gołębiach rozpodowych. Jest to prawdopodobnie półsiostra Balu, half sister van Balu, half sister na sprzedaż. Gołąbek jest naprawdę, on jeszcze będzie tego gołąbka Balu, którego pokazywaliśmy wcześniej. Już gołąbek ma, zobacz, samiczka prawdopodobnie, będzie to samiczka średniej budowy. Jeśli by ktoś chciał gołębie wzmocnić na sprincie, czy też na one love race, czyli na wspólne gołębniki, to polecam tą hodowlę. Naprawdę wszystko jest profesjonalne tutaj. Wszystko jest na najwyższym poziomie i Państwo lotują w bardzo mocnym okręgu. Jest to gołąb, który jest właśnie teraz. Można go kupić. Proszę zobaczyć, jakie plecy zbudowane. Młody gołąb. Młody gołąbek. Coming weeks for youngsters. In one week? Yes, for the third round. W ciągu dwóch tygodni będą młode dostępne z tej hodowli, z ich wszystkich gołębi rozpodowych. Also two youngsters. Między innymi dwa gołębie z Lai. From Lai. From Lai, we have two youngsters now. Oh, dwa będą między innymi gołębie z tego gołąbka Lai dostępne. You can now we will continue and you will say something us about your victories. Yes, prizes. Trochę opowiemy teraz o Państwu, o pokaż Państwu, panu, żeby byli na pierwszym planie. Opowiemy trochę o wynikach Państwa, o sukcesach. To są championship 2000. To są wyniki. To są wyniki z trzech ostatnich lat, które Państwu przeczytam. 12 miejsce zdobyli w mistrzostwach Belgii w 2023 roku na dystansie od 300 do 500 km w Modyni. Piąte prowincjonalne miejsce w tej samej kategorii. Pierwszym mistrzem byli gołębi młodych na średnim dystansie w Kempisz, Hafosper, czyli w takim rejonie lotowym. 3, 5, 8 asa mieli w tym rejonie lotowym. Pierwszym mistrzem byli na średnim dystansie w Nowe Bond Wikeborst w klubie. Mieli 1, 2 i 3 asa.
Pierwszym mistrzem byli oddziału w głębiach rocznych i mieli pierwszego i drugiego asa. I trzecim mistrzem byli klubu w lotach z Noyon, czyli na 212 km. Trzecim mistrzem klubu byli. W 2022 roku byli mistrzem klubu w lotach z Noyon, czyli na 212 km. W klubie w 2012 roku. W 2022 roku byli, przepraszam, nie 12, tylko drugim byli drugim mistrzem ogólnej klasyfikacji lotów z Noyon. Potem byli czwartym mistrzem w klasyfikacji ogólnie wszystkich lotów z miejscowości Quevron. Potem byli czwartym mistrzem gołębi starych ze wszystkich lotów z miejscowości Noyon. Potem byli czwartym mistrzem gołębi młodych z miejscowości Quevron, czyli loty takie typowo krótki dystans w klubie. Potem byli szóstym mistrzem z lotów z Quevron w klubie w 2022 roku. W 2021 roku byli na trzecim miejscu w kategorii gołębie stare w średnim dystansie w rejonie. Czwartego asa mieli na średnim dystansie w rejonie. Piątym byli mistrzem, piąty w klasyfikacji mistrzów w rejonie na średnim dystansie. Potem w 2020 rok. Piąte miejsce w kategorii na średnim dystansie w rejonie z gołębiami starymi. Ósme miejsce na średnim dystansie w GMP w całym rejonie. Czwarte miejsce, czwarty mistrz w klubie. W klubie w kategorii średni dystans. Czwarty mistrz na średnim dystansie gołębi starych w 2020 roku w klubie. Piąty mistrz gołębiami młodymi na średnim dystansie w klubie. Czwarty mistrz w klubie w 2020 roku w gołębiach klasyfikacjach wszystkich lotów z Noyon, czyli gołębie stare, młode, roczne. Typowo średni dystans, krótki dystans. Nie, przepraszam, średni dystans. Czwarte miejsce w gołębiach starych z miejscowości Noyon, czyli 200-250 km. Drugi mistrz w lotach w klubie, w lotach z miejscowości Quevron, czyli też wszystkie gołębie klasyfikacje razem. Potem trzeci mistrz w gołębiach, lotach gołębi młodych, w miejscowości Quevron w 2020 roku. Piąty mistrz w gołębiach starych w miejscowości Quevron w 2020 roku. Potem 2019 rok. Pierwszy mistrz gołębi starych na średnim dystansie w klubie. Ósme miejsce w prowincji. Pierwszy as roczny Malwina, którą pokazywaliśmy tutaj na zdjęciu. Malwina w 2019 roku w rejonie. Drugi mistrz na średnim dystansie w klubie. Drugi mistrz gołębi starych w klubie. Drugi mistrz gołębi rocznych w klubie w lotach Noyon. Te poprzednie to jest Noyon, a ten drugi po prostu w overallu tak zwanym, czyli w GMP na średnim dystansie też drugie miejsce. Drugi as gołębi starych z lotów z Noyon, czyli po prostu pierwszy mieli drugiego asa w kategorii A. Czwarte miejsce w lotach z Noyon w ogólnej klasyfikacji młode, stare, roczne. Potem trzeci mistrz na średnim dystansie w klubie. Trzeci mistrz na średnim dystansie i w rejonie na średnim dystansie. Piąte miejsce w rejonie. Piąte miejsce w rejonie na średnim dystansie. Czwarte miejsce w gołębiach starych z lotów
z miejscowości Quervoron, czyli krótki dystans, na krótkim dystansie w klubie. Szóste miejsce w klubie w klasyfikacji ze wszystkich lotów z Quervoron. Teraz przejdziemy do 2018 roku. Pierwszy mistrz na średnim dystansie w klubie z lotów z Quervoron i z Noyon w wszystkich klasyfikacjach. Pierwszy mistrz gołębi starych lotów Noyon w klubie we wszystkich klasyfikacjach. Pierwszy as lotów Noyon Cedric. Pierwszy as gołębi starych na średnim dystansie w klubie Ani Gołąb, o imieniu Ani. Pierwszy as gołębi rocznych w klubie na średnim dystansie Gołąb o imieniu Elin. Drugi mistrz gołębi rocznych w klubie 2018 roku. Trzeci mistrz gołębi starych i rocznych na średnim dystansie w klubie 2018 roku. Trzeci mistrz w klubie na średnim dystansie 2018 roku. 2017 rok. Pierwszy mistrz na lotach wszystkich klasyfikacjach młode, roczne, stare, lotach Noyon, czyli krótki i średni dystans. Pierwszy mistrz gołębi rocznych w lotach Noyon w 2017 roku. Pierwszy as gołębi młodych, Cedric, którego też tutaj mieliśmy w 18 jako najlepszego roczniaka w lotach, czyli na średnim dystansie, na krótkim dystansie, nie, na średnim, przepraszam, na średnim w klubie no, z lotów z Noyon. Pierwszy mistrz gołębi młodych ze wszystkich lotów z Noyon. Potem trzecie miejsce w rejonie na gołębiach lotach starych na średnim dystansie i trzecie miejsce w rejonie w lotach gołębi młodych na średnim dystansie w 17 roku. This is everything? Okay. What we can say also. How many fences are racing here in the club? Club or in the rejon? For sprints, I think 40. You are only racing the sprint and half fond, yeah? Yeah? And how many half fond? Half fond in 50? No, more. W klubie tutaj. 78, 80. Tutaj panie François i Joëry lotują w klubie, w którym udział czynny bierze w lotach na średnim i krótkim dystansie około 90 wodowców. I oni takie wyniki osiągają na skalę 90 wodowców w klubie. Jest to jeden z takich dużych klubów w Belgii, bo większość klubów, wiecie, ma około 60, 50, nawet 20, 30 wodowców. Tu akurat, bo to jest Antwerpia, tutaj większości klubów są duże. U nich w klubie bierze udział około 80, 90 wodowców na średnim, jak tutaj mówi, i krótkim dystansie. Także takie wyniki i hodowla taka mała, która tak mało gołębi kursuje, naprawdę broni się swoimi wynikami, jakie osiągają. Ok, what we can say also about you, about ok, this is about your lot, what we can say. Ok, you are how many pigeons you prepare for the races in the beginning of the season? How many old pigeons when you start, when you have? 20. 20 old pigeons? 25. Cox and... Together. Państwo Verstappen, Kras, ogólnie chciałbym wytłumaczyć, dlatego Verstappen, Kras. Verstappen, Kras, spółka lotowa, to jest pan François Verstappen, a jego żona, the Frau Van Jung, her name is Kras, jej nazwisko jest Kras, dlatego się nazywa Verstappen Kras i Hawk VC. To jest skrót od Verstappen Kras, czyli the shortcut from Verstappen Kras. Double name because of the wife name of Mr. François, mother from Joël. Dlatego się tak to nazywa, dlatego teraz Państwu tłumaczę. Na pewno znacie, bo są bardzo popularni na Facebooku i wszędzie dużo ludzi jest zainteresowanych ich gołębiami. Nie mają dużo gołębi na sprzedaż. Jestem ich oficjalnym przedstawicielem na Polskę, Niemcy, Anglię, Irlandię, Czechy i Słowację. Co bym chciał powiedzieć? Hodowcy posiadają ci na spisie, oddają 25 gołębi, 24, 25 mówi
12-13 samców i tyle samo samic zależy. Niekiedy w jednym roku jest więcej samic, więcej jest samiczek. Zależy od tego. Youngsters you breed for the races with the younger diver, yeah. 70-80, because I see, yes, here. This year 73 we have for us. Okay. W tym roku Państwo Verstappen Kras przygotowali do lotów 73 gołębie młode from the Erste and the Tweede Runde. Yes. And how many breeders you have? 20 pairs? 15? Yeah, 20. 20 par gołębi rozpłodowych posiadają, co mógłbym jeszcze powiedzieć o hodowli tutaj. Lotują metodą totalnego wdowieństwa na młode i stare. Z tego, what you can say about the about your you can sit down there if you want, then it will be better. They will see you, they will remember you, they will recognize you. So what you can say about the method of your racing, what you race, how you prepare the pigeons? The old and the old things we say about the training for 4 or 5 times till 35 kilometers. Before the first race. Before and then Państwo Verstappen Kras gołębie wywożą przed lotami, to jest ich metoda gołębi starych, metoda wdowieństwa, wywożą gołębie na 4-5 treningów przed lotami, żeby się rozlatały, and they also train around the house. Yes. I say they do two times a day and you close them. Yes. But not now, but in the later season 2 times a day. Now one time. A przed sezonem gołębie trenują raz dziennie i są wywożone na 5 razy na trening. W trakcie sezonu gołębie są trenowane 2 razy dziennie, rano i wieczorem, i są 1 hour and a half, yeah? 1 hour, 1 hour. Rano są trenowane i wieczorem godzinę, 1,5 godziny i są zamykane. Teraz obecnie są trenowane, now only they are training in the morning, one time a day, 2 hours. 2 hours, 1 hour and a half? No, 1 hour. Teraz gołębie trenują około 1 godziny dziennie przed lotami. Between the races, you go for a training with pigeons or you train them by the alphabet? Because there are some... No. Maybe after a bad race for to make the form up. Yes. Yeah. Maybe. Normalnie, bo Państwo się specjalizują w lotach od 100 do 550 km do Bourges, normalnie gołębie nie wywożą na treningi w środku tygodnia. Mają gołębie po prostu tak wyspecjalizowaną linię gołębi, jak you have some specialized line of the pigeons that you don't train them with your car in the week time, because this is old strain that they don't need it because they have in the blood. Mówi, że nie trenują po prostu gołębi w ciągu tygodnia, nie wywożą ich, tylko i wyłącznie to się dzieje, jak gołębie mają słaby lot, bad race, słaby lot, jak tu mówił kolega Joeri, wtedy są gołębie wywożone na 20-25 kilometrów, żeby podbudować ich formę. One time, two times, three times? After bad race, you go with the car? One time a week. Jeden raz, raz w tygodniu, jak widzą, że po prostu gołębie jest zniżka formy, spadły im forma, wywożą na trening. How do you motivate the old pigeons? With the widow? But the door, closed door, the cocks here, the... But they see? They see, no. Each other? No. Sometimes, one time a week, we do the door open for, yeah, not long. Before, basket, one pigeons. Hour. 1 hour? No. 10 minutes. Czasami w tygodniu, to jest motywacja ich gołębi, bo wiadomo, to są hodowcy, to tylko lecą na krótkim dystansie i na średnim. Czasami w tygodniu gołębie są metodą drzwi, czyli otwierane przedziały i gołębie do siebie wskakują na chwilę, dosłownie na 15 minut. I normalnie przed koszowaniem też są pokazywane na około 10-15 minut i potem te gołębie są do koszów transportowych pakowane i wysyłane na lot. Tak wygląda ich cały
sezon gołębi starych. What is your system of feeding the old pigeons? How do you feed them with the food, with the fodder? Yes, which companies do you use? Which Paloma of Verselaga. Panowie karmą firmy Paloma i Verselaga. Which products? Super Diet from Verselaga or what? Gary Plus? What they have? Champion. Champion from Verselaga and from Paloma. Przepraszam, teraz powiedziałem. Sorry. Pan Joeli mi tutaj po prostu poprawia. Karne Palomy używają tylko do gołębi rozpodowych. Paloma Fuer they use only for the Kwekdajon. Używają tylko dla gołębi rozpodowych. Gołębie lotowe dostają karmę Verselaga model. Champion, yeah. The model champion, type champion. Yeah. This is small seeds, yes. Super diet. No, super diet. No, this is not. This is energetic. High energetic, but you give it before one day before basketing or all week? All week. Podają karmę Champion, która jest... Ja akurat tej karmy nie znam, bo ja karmę Verselaga nie stosuję, może w tym roku pierwszy raz będę stosował. Karmę Verselaga model Champion, która jest energetyczna bardziej taką karmą i podają tą karmę cały tydzień. What do you prefer and what do you use for the pigeons before the race? In the week time to the water what you give and the minerals what you prefer. Yeah, we have the products of the Verd. The Verd. Używają produkty de Verda, elektrolyty. Belgasol. Elektrolyt Belgasol, bardzo znany, very known on the planet. BS. BS, BS. What else? VN, only special, only free. Sometimes you give something for the. We don't give too much. Too much. We go if it's not good. We go to the veterinary. Oh, okay. And they decide what we do. Pan Joeri mnie tutaj ripostuje, że w ciągu tygodnia podają tylko elektrolity do wody. Teraz rozmawiamy o produktach do wody i czasami podają BS-a. Jak widzą, że z gołębiami się coś dzieje nie tak, jak. Oczywiście się dzieje, ale mówią, że to u nich jest rzadkością, żeby gołębie chorowały czy coś, ale jak widzą, że coś jest nie tak z gołębiami, udają się do weterynarza, do DNRs, they go to check the pigeons. Idą po prostu sprawdzić gołębie do weterynarza i wtedy wiedzą mniej więcej, co im jest i stosują środki. And then you use the Devert products for the issues, what they have, the pigeons and sickness. Okay. What? Well, yeah? The eating thing. What do you mean? For paramixo. Okay. What do you use from the minerals or multivitamins? What do you give the powders or the stones? What do you use? Which products? Państwo Verstappen Kras używają minerałów po prostu, nawet one nie są opisane, to są minerały, które posiadają drobne kamienie. There are no seeds in these minerals, only small stones and multivitamins. Grit jest, które zawierają grit, te minerały. Drobne kamienie i multivitaminy. Widzicie, wszystko jest jak najbardziej proste, jak najbardziej w prosty sposób zachowany. Now we will go into the to the youngsters, yeah? Youngsters, two times for paramix or water. You vaccinate? Yes. And the old pigeons one time? The old pigeons one time. One time and for pox? Not for pox, the old. For pox, you must vaccinate the pigeons all life, every year. We don't do that. Yeah, so you are lucky that you didn't have pox. The youngsters pox. Madame? Not old ones. Oh, no. Okay, but I know the Polish people and the mouth of France. Here in Belgium. No.
Pan taką wskazówkę Larry nam daje i François, że gołębie młode są szczepione u nich tylko na paramyxo i na rotawirusa i na ospę, a gołębie stare, old pigeons, only for paramyxo. Tylko na paramyxo są szczepione, taka ich rada i nic się nie dzieje u nich głębi. I raz szczepione są vaccinated for paratyfus. I raz gołębie są szczepione na paratyfusa. How do you prepare the youngsters from the beginning when they go from the quack hawk to the young diving hawk? How that looks? When you first day, when you take them to the youngster loft, what do you do? You give them something for for trico or you make correction? Nothing. Nothing. Yeah. Just you wait 2 weeks and you vaccinate. Yes, after 2-3 weeks. All is on the loft, yeah. But breeding is not. Yeah. Everything on one day. Continue weeks. 2-3 weeks. Every first round is on the loft. Then we vaccinate. Pan Joeri nie tutaj poprawia. Chciałbym powiedzieć, że u niego nie wyglądają lęki w ten sposób, że tak jak u nas niektórzy hodowcy mają w Polsce, że od razu jest cała runda młodych przerzucana do głębnika, czy tam dwie. Nie, u niego są młode przerzucane z głębnika rozpodowego przez około 3 tygodnie do głębnika lutowego młodych. Nic u tych młodych się nie dzieje. Dopiero po 2 albo 3 tygodniach młode są szczepione na they are vaccinated for paramyxo. The youngsters are vaccinated for paramyxo i rotawirusa. Na paramyxo i rotawirusa. And then afterwards you start the motivation with the food by the house. Yes. Discipline with the food? No? Yes. Yeah, with the pinnacles. Pindas. Ah, pindas. With the peanuts. Yes. Yeah. Oh, okay. Potem państwo Verstappen, pan François, zajmuje się młodymi gołębiami i zaczyna się u niego dyscyplina i motywacja gołębi. I dyscyplina polega na tym, że jak gołębie są posłuszne, karmi je orzeszkami. Tak jak niektórzy znają taką metodę, motywuje je orzeszkami, one są zwoływane, dostają po orzeszku czy mały garść orzeszków i wtedy te gołębie są bardziej zdyscyplinowane. Szybciej wchodzą do tego gołębnika. How many times a day you train the youngsters? Młode gołębie są trenowane raz dziennie. In the middag, avond. Gołębie młode są trenowane raz dziennie o godzinie 12, pierwszej w in the biggest sun. Yeah. Yeah, it's the biggest sun. Yeah. Największym, jak to się mówi, jak jest największe słońce o 12, pierwszej godzinie. 2 hours. Or 1 hour. Two hours, yeah, because the youngsters they don't have to go outside. Yeah. All of them they are martyrs. They are longer outside. Yeah. Mówi, że gołębki są trenowane około 2-3 godzin, bo jak wiecie, gołębie młode nie chcą schodzić do środka. How do you prepare them before the races when it's 2-3 weeks? They go in the basket with drinks. Yeah. For learning. Yeah. And transport. Yeah. And now we go to the we build up. First time we leave them, no, here in the garden, the back of the garden, yeah. Then 500 meters, 1 kilometer, 2 kilometers, and then we set up 5, 10, 15, bigger spots. In smaller steps than yeah. The whole one. And how many trainings that is before the race? 20, 15? Maybe 20. No. Pan Zwery mi to podpowiada, że młode są przygotowane w ten sposób, że najpierw są, jak to się mówi, pakowane pierwszy raz do kosza z pojnikami, z wodą i są zaprowadzane tam z tyłu na ogród około 50-60 metrów od gołębnika. Potem następny trening jest około 200-300 metrów od domu w kierunku lotowym, z którego są loty do Jodławrą. Potem cały czas zwiększają ten dystans, że jest to około 20-30 treningów, 20-30 trainings. And what is the biggest hotspot on the training, what do you do? 30 kilometers? And then you wait for the youngsters sometimes 50. Najdłuższy trening, jaki odbywają młodych, jeden z ostatnich przed lotami, jest z odległości 50 km. Because otherwise the distance from 35 till 110 is too much.
Sometimes we go to 50-70 kilometers. That's the forest. Odpowiada pan Joeli, że ten trening ostatni jest od 50 do 70 kilometrów, tak ten dystans, gdyż nie specjalizują się tak jak tu niektórzy inni hodowcy, że od razu młode są wywożone na 35 kilometrów i od razu jest taki przeskok ze 110, jak jest pierwszy lot na młode. Oni wywożą do 50 do 70, żeby ta różnica dystansu nie, od razu nie odbiła się na ich formie i na, wiadomo, na nie spowodowała jakiegoś stresu u nich, szoku i w ogóle w ten, a nie inny sposób to wygląda. What you can say about the preparation in the week time with the, for the youngsters with the food? Jak przygotowujecie młode gołębie w ciągu tygodnia, jak karmicie? How that looks, the feeding of the youngsters? It's the same of the old one, Every pigeon the same food. Wszystkie gołębie. Then another Greg. Now Greg. Oh, now the youngsters. Yeah, but before the two weeks. 2 weeks, 1 month before the first race, you give the champion? We change, no, 1 month. Karmę najpierw młode dostają do miesiąca czasu przed pierwszym lotem, karmę rozpłodową z Palomy, kwek fuer van Paloma, karmę rozpłodową z Palomy do miesiąca czasu przed pierwszym lotem, a potem już młode przechodzą na taki sam system jak stare gołębie. The youngsters go on the same system of feeding like the old birds. Dlatego młode gołębie są, widzicie, i stare są przyzwyczajone do tego samego systemu karmienia, bo nic dużego nie jest zmieniane. Dlatego te wyniki się, jakby to powiedzieć, bronią, bo hodowcy osiągają znakomite wyniki na młode i tak samo te młode potem są lotowane na stare i osiągają te same wyniki. I say that the system is the same for the youngsters in the old pigeons. And then when you have the results from the youngsters and they go yearlings, they get used to the system and they have the same results like they had before with the youngsters on the haverford or on the short distance. And also they, when they get older, when they are two years old and 3 years old, they all the time go on the same level. They are, you know what I mean? They say they represent the same level, the same form. I wtedy te gołębie wtedy mają tą, jakby to powiedzieć, samą jakość, ten sam poziom, cały czas utrzymują, bo są po prostu przyzwyczajone do tego karmienia. Ich organizm jest cały czas poddawany tym samym bodźcom, tym wszystkim, dlatego może z takim, a nie innym sukcesami od 100 do 550 km cały czas utrzymują ten wysoki poziom. What you can say also about the method of the motivation of the youngsters, what you do? You separate the young cocks from the young hens, or they are all together? After the first time they race. After first race. They are the same, after the first race, Kivren, then separated. Do pierwszego lotu z Quevran, nie, po pierwszym locie z, after Quevran or before? Kivren. After Quevran. Po pierwszym locie z Quevran to jest 110 km, 110 km. Młode gołębie są już rozdzielone, pierwszy raz rozdzielone na samce i samiczki i wtedy się zaczyna metoda totalnego wdowieństwa gołębi młodych z zaciemnianiem, with the dark light. Yeah, the dark. And you also show the youngsters, they train together outside. Potem te młode gołębie trenują już osobno, samiczki i samce, i są zaciemniane zaciemniane cały czas do końca lotów. Sometimes they go Wednesday, midweek also Kivren, and then till the evening they go together. Okay. Czasami idą w środku tygodnia, wywożone są na trening do Kivren, i potem wracają z tego treningu i siedzą całe popołudnie, cały wieczór razem, po czym są znowu rozdzielane. What do you say? How does it in English?
the things what you give the products for water and for the minerals are the same. Or same as all birds. Tak, and the belgastro you give one time a day or? On two times, 2 days. 2 days after the race. Okay. Belgastro, młode otrzymują takie same minerały i środki do wody jak stare. Polega to po prostu tylko na tym, że te młode gołębie i stare dostają przez 3 dni po locie belgastro do wody i nic więcej. You don't give any amino acids. You don't give any recovery things for... Sometimes recovery from the bear. O, czasami podają gołębiom, jak widzą, że gołębie są naprawdę zmęczone, podają środek z firmy Deverda, który się nazywa Recovery, nie wiem, jak Recovery, który się nazywa z firmy Deverd, którą można kupić w Polsce u przedstawiciela pana Krzysztofa Sowy z Wrocławia, którego pozdrawiam, Krzysztofa Sowy. Też można kupić środki Deverda, które są oryginalne z na przykład w Kuba Lotnik u pana Milczarka, czy Wami Lotnik u pana Wątka Milczarka, których pozdrawiam, braci Milczarek. I say where they can buy the Deverd products, who is the official agent of Poland. Także te środki można zakupić oryginalne w Polsce, nie, zaznaczam, oryginalne, nie żadne podróbki, bo niektórzy sobie myślą, że w Polsce są podróbki, bo dzwonią do mnie i proszą mnie, żebym produkty Deverda załatwiał. Nie, jest oficjalny przedstawiciel pan Sowa z Wrocławia, Krzysztof, który te środki przywozi przynajmniej raz w tygodniu od pana Deverda, albo raz na 2 tygodnie, duże zamówienie i można je kupić w wielu sklepach w Polsce. Ja osobiście kupuję środki dla gołębi tylko w Polsce u Kuby Lotnika i Wami Lotnik z wiadomych przyczyn, bo mam dużo gołębi rozpłodowych i gołębi lotowych też mam niedużo, nie, może nie tak dużo, ale kupuję u nich po prostu ze względu na ceny, ponieważ mają najtańsze produkty na rynku i są bardzo długo już na tym rynku i posiadają karmę nie tylko z Polski, ale też z krajów zachodnich jak Belgia, Holandia czy Niemcy. What we can say also about your pigeons that you have also, we can say something also about the one of the races, because I heard that you play around the Europe. Yes, we have two times with Ukraine Master last year, yeah. And the year before we have in Egypt. And then the Egypt also success. Yes, we also a success, but in the final we had two good pigeons. They were for the ace pigeon in the ring, yeah. And in the final they come home, but you don't believe it. They don't get back. No. Oh. A lot of pigeons, European pigeons. O, tutaj pan Joeri nam opowiada taką sytuację, że w zeszłym roku brali udział Ukrainian Master drugi raz pod rząd, bo na wspólnych gębnikach biorą tylko udział, brali w Ukrainian Master cały czas, biorą z sukcesami tam, ich gołębie bardzo dobrze się sprawują, wysyłali tam 5 gołębi, zawsze wysyłają i mieli bardzo dobre wyniki w wspólnym gębniku w Egipcie. I mieli nawet 2 asy na tym wspólnym gołębniku, które po prostu leciały równo, bardzo dobrze leciały ich gołębie na tym gołębniku, ale z finału nie wróciły, ale pan Joeri twierdzi, że dużo gołębi nie zwróciło wtedy, z europejskich tylko gołębi, które było asami na tym gołębniku i podejrzewa, że to jest bardzo dziwna sytuacja, że takie gołębi nie wróciły, bo nie wróciło bardzo dużo gołębi, które było na tamten czas asami lub miało bardzo dobre wyniki i tylko praktycznie zginęły gołębie europejskie. I say that only the ace pigeons from European races lost in this final race, so it's a little bit weird. Yes, because I also think that is weird, because normally should at least 30 or 20% of this ace pigeons European come back. And when it was only small group that come back, that is with because maybe this year we participated, but we don't know. You can try in Mazury if you want. Mazury? Yeah, it's good. Yeah. Może w tym roku Państwo Verstappen Kras wystartują na wspólnym gołębniku u pana Wojciecha Ziemroniewicza i Sylwestra Żyńskiego, których pozdrawiam, w WG Mazury.
Ja też będę brał udział w WG Mazury, oni też muszą ich tu namówić. I say maybe I will make you to decide to race there in Mazury. It's very easy to get to Mazury because the transport, everything from Belgium, Poland is perfect. Pigeons are coming in very good condition to the loft. You have life is the precipitation till no, sorry, the transport, the shipments, you will send the pigeons till 20 May. You tell me, you phone me, I you tell me you want to sign, I sign. You tell me you want to, Anthony, 20 April, the pigeons are ready. 20 April, Sylvester comes here and he takes the pigeons from you. 100 euro per pigeon. Tak, zachęcam do udziału w WG Mazury, wszystkich hodowców. 100 euro od gołębia, chyba 500 zł normalnie w złotówkach. Pana Wojciecha Ziobroniewicza Państwo znają, jest numer do kontaktu na stronie WG Mazury i Sylwestra Zielińskiego. Też jest numer podany, który tutaj właśnie profesjonalnie bardzo zajmuje się tym transportem i zbiórką gołębi w Belgii i Holandii, gdzie jest bardzo duże zainteresowanie. In the one of the race Mazury is a lot of fanciers from all over the world. Mr. Devert, for example, I will say a few names. Mr. Devert, Christian Seifert, Chris Clairbout, maybe this year will take competition Adam Mirabelle because I spoke with him already. Flanders Collection, Yannick the leader, but Flanders Ireland and Flanders Belgium. They are the same company but two different offices. They cooperate, yeah, they have the they have how do you say that? Nobody can buy the pigeons from Van der Voel, they only can buy it. Yeah, they have a contract with him and he cannot sell nobody, only them. Yeah, yeah. Life. Here I only can buy now. Yeah. I'm joking. What we can say also, we will show some trophies from you and some photos from the ice pigeons. Yeah. Pokażemy teraz Państwu kilka zdjęć gołębi and Mr. Joeri will say something about them and we will show you the photos from each ice pigeon that was born and bred in this loft. Now we will say something. Pokażemy teraz kilka asów lotowych i kilka trofeów. Okay. We will start from here. Yes, the Black Panther. To jest gołąbek Black Panther, który był pierwszym asem gołębi starych z Noyon. He was the first ace from the old divers from Noyon in the club. Na 90 hodowców był pierwszym asem z lotów Noyon, czyli Noyon is 110 km. I must learn. 212. My God, Quaveron is 110. Sorry. Z 212 km tutaj do gołębnika mają. Z tej odległości, z tych lotów, z tej miejscowości ten gołąb był asem w klubie na 90 hodowców. Obok jest pierwszy mistrz klubu 2020 roku w lotach gołębi młodych z Noyon, czyli na 212 km i trzeci mistrz klubu na średnim dystansie na 90 hodowców, przypominam. Yes. First. Tu jest Ukrainian Master, których pozdrawiamy. We say hello to Ukrainian Master, we greetings for them. Pozdrawiamy Ukrainian Master, których panu znamy też trochę. To jest pierwsza nagroda z lotu drugiego na 150 km. Tu jest dyplom 23 miejsce z finału. Tu jest samiczka, którą pokazywałem państwu, Malwina. Pierwszy roczniak z lotów z Noyon. To była córka tej samiczki, która zdała 23 miejsce w finału. Została sprzedana na aukcji Ukrainian Master. Ukrainian Master, where was the auction? On Pipa? No, auction was on the German side. Aukcja Ukrainian Master była na jakiejś niemieckiej stronie. Tutaj jest 2016 rok. Trzecie miejsce. Drugi mistrz gołębi rocznych z lotów z Noyon, czyli kategoria A. Trzeci mistrz gołębi z lotów kategorii A stare i trzeci mistrz na młode w kategorii A na 90 hodowców. Kontynuujemy dalej, żeby to nam nic nie przeszkadzało. Tu jest rodzina cała, family Verstappen. Hej, Kras.
Kras. This is the Kras family. Sorry, this is, to jest rodzina Kras. Kras. Nie Verstappen, Kras. Czyli drugiej strony spółki lotowej Verstappen Kras. My mother with her sisters and her brother. Your mother? That's my mother, yes. No to jest pani Kras, która jest też tutaj ze swoimi siostrami i rodzicami, która tutaj zajmuje się gołąbkami. I say that she's taking care of also of the pigeons. Tutaj jest mistrz gołębi starych w 2014 roku w klubie na krótkim dystansie i młodych na krótkim dystansie klubu na 90 hodowców. Tu jest następny, drugi mistrz, pierwszy mistrz na krótkim dystansie gołębi starych, drugi mistrz młodych na krótkim dystansie i średnim 2005 roku na 90 hodowców. Tutaj nie ma akurat nic. Tutaj jest nagroda za 2023 rok. Pierwszy mistrz na średnim dystansie klubu, rejonu. Pierwszy na Kępisz. Na in Kępisz jest ile? How much? 400? 500? 2000? Kępisz, no. Fanciers, I think 100. Okej. Okay. W rejonie tutaj był na około ponad 100 hodowców w rejonie tutaj jest. W klubie tutaj widzicie 90, a w rejonie tylko ponad 100. Zdobyli pierwsze miejsce na średnim dystansie, mistrzem byli. Następną nagrodą jest 2020 i 2021 rok. Na średnim dystansie trzeci mistrz w klubie. Na średnim dystansie 2000 rok i 2021. Tutaj jest drugi mistrz gołębi rocznych w kategorii A w klubie na 90 hodowców. Pierwszy mistrz gołębi młodych na średnim dystansie. Drugi mistrz gołębi starych. Also half font, the older diver here? Oh no, short, na krótkim dystansie. Na krótkim first dystansie. Youngsters and the second said, older... Tu widzicie, proszę Państwa, jaka piękna, typowo belgijskie statuetka. Coś pięknego, very beautiful, yeah? This one. Tutaj mamy piąte miejsce w prowincji Antwerpii na średnim dystansie w 2023 roku. In province Antwerp, how many fencers? 8000? Piąte miejsce na 8000 hodowców na średnim dystansie w prowincji Antwerpii. Tu następne są, już mówimy, this is from 2001 rok, mistrzostwo, this is what it is, boys shot study, this is a city, or what it is, for what? No, there is a prize of one race in boys shot. A, to jest nagroda za wygranie specjalnego lotu, był zorganizowany w 2001 roku, wygrali z miejscowości boys shot. Sponsorowany lot to był. That was a sponsored loft race. Tutaj widzimy 2019 rok. Drugie miejsce w gołębiach starych i rocznych na krótkim dystansie w klubie na 90 hodowców. I pierwsze miejsce gołębi starych na średnim dystansie. I trzecie młodych na średnim dystansie w klubie na 90 hodowców. Na 90 hodowców. Tutaj trzecie miejsce w klubie w gołębiach starych na 90 hodowców. Może w tamtym okresie 2006. In 2006 there were more fences here. Yes. W 2006 roku było, jak tu Joeri podpowiada, o wiele więcej hodowców niż teraz. Every year. Co roku ta tendencja jest malejąca. Co roku ta tendencja jest malejąca. Teraz pokażemy asy lotowe. We show them. Every photo one by one. Następną nagrodą, którą tutaj mamy, jest pierwszy mistrz na stare, drugi mistrz na roczne kategorii krótki dystans, trzeci mistrz gołębi starych i młodych na średnim dystansie, czyli od 300 do 500 km na 90 hodowców. Potem obok jest 2023 rok. Wiadomo, pierwszy mistrz w gołębiach rocznych na średnim dystansie, trzeci mistrz młodych na średnim dystansie, pierwszy mistrz młodych w rejonie
Obok jest 2012 rok. Trzeci mistrz gołębiami starymi na krótkim dystansie. Drugi mistrz gołębiami rocznych na krótkim dystansie. Trzeci mistrz w gołębiach starych na średnim dystansie. I trzeci mistrz w gołębiach rocznych na średnim dystansie w 2012 roku. Wtedy nie było 90 hodowców w klubie, jeżeli podpowiada, było około 170, bo tendencja jest spadkowa w Belgii, tak jak w Polsce. Tutaj też następny trofeum. Jest z rejonu, trzeci mistrz gołębiach starych na krótkim dystansie z rejonu, to jest lotowego Kępisz. Następny jest 2018 roku, to już Państwu pokazywałem. Teraz przejdziemy do gołębi asów lotowych. We go to the ace pigeons. Pierwszy od góry jest Den 186, który był pierwszym asem gołębi rocznych na średnim dystansie. The Erste Asdive, Jarste Diven in Halve Fond. W klubie był pierwszym lotnikiem rocznych na średnim dystansie. Sorry, Hafo is rejon. Yes, rejon. This is club. This is rejon. To było z rejonu pierwszy, a to jest z klubu. Also first ace pigeon in club 2021. Też oczywiście był asem w klubie w 2021 roku. This is sister of this. To jest siostra Anik, jest siostrą Elin. Yes. There are two Davin. Yes. To są dwie samiczki, dwie siostry. Anik, podejdź bliżej, pokaż. Do góry jest z rejonu. Była pierwszym asem gołębi starych na średnim dystansie w rejonie. I tutaj oczywiście w klubie. Na dole jest w klubie. Potem następnym gołębiem jest pierwszy as klubu 2017 roku rocznych. 18 and 17. Two times ace. Dwa razy był asem. De Pluimpot Cedric. Dwa razy był asem w 2017 roku na roczne w klubie z lotów na krótkim dystansie i był w 2018 roku pierwszym asem na krótkim dystansie gołębi starych. Następnym gołębiem jest pierwszy as w 2012 roku gołębi rocznych bez nazwy, gołębie o numerze 867. Następnym gołębiem jest pierwszy as w lotach na krótkim dystansie, czyli Den 212, gołąb się nazywa, to był dystans 200 do 300 km, loty z tylko z Coebran, pierwszy as 2005 roku gołębi młodych. Następny gołąbek, którego chcemy Państwu pokazać, jest pierwszy as gołębi na krótkim dystansie Den 261, pierwszy as gołębi starych 2011 roku. Następnym gołąbkiem, którego Państwu pokazujemy, jest to gołąb z 2009 roku, pierwszy as na kategorię Sosons, gołębie młode, gołębiach młodych klubu, na więcej niż 90 hodowców. W tamtym okresie lotowało ich około może tutaj 200 w klubie samym. Następnym gołąb jest as z lotów, czyli gołąb as D954 na krótkim dystansie z lotów z Noją 2005 roku. Następny gołąb jest as gołębi starych 2009 roku na krótkim dystansie. Następny gołąbek jest z 2007 roku. As klubu w kategorii roczne na krótkim dystansie. Następny gołąb jest gołąb z 2008 roku, który był asem rocznych w kategorii najlepszy lotnik roczne, kategoria średni dystans
2009 roku, gdzie było o wiele, wiele więcej hodowców. From this two sisters you see in every 600. Yeah. In every pedigree is the stem. Te dwie samiczki, które tu pokazywaliśmy, które są na tych czterech zdjęciach, one znajdują się we wszystkich rodowodach, praktycznie, w których oferują gołębi, bo jest to określona rodzina gołębi, wszystko jest trzymane w pokrewieństwie. One znajdują się praktycznie we wszystkich rodowodach, te samiczki. Jak Państwo widzą, w każdym praktycznie rodowodzie są samiczki. Widzą Państwo, w każdym praktycznie rodowodzie są te samiczki jako bazowe gołębie. Widzicie, jest zaznaczone. Widzicie, są te samiczki w rodowodzie. Są to gołębie, które są gołębiami bazowymi tej hodowli. Tutaj, proszę Państwa, jest rodowód tego gołąbka, który jest na sprzedaż, Fawor. To jest prawdopodobnie samiczka, która pochodzi. Ojciec jest oryginał Fernbergen Wilms, a matka jest oryginał Verstappen Kras. Ojciec się nazywa Von der Luk, a matka 99, taka słynna i rozpodowa samica. To właśnie ten młody jest na sprzedaż, którego Państwu prezentowałem na filmie z tej hodowli. Za 2-3 tygodnie będą młode z tej hodowli dostępne. Jakby ktoś był zainteresowany, zapraszamy do kontaktu na Facebooku pod moim profilem Antoni Jankowski bądź pod numerem telefonu 721-324-511. Powtarzam, 721-324-511. Antoni Jankowski, Dobry Lot Polsko, Amazing Wings Agent i producent minerałów Power Mix, które zapraszam Państwa do zakupu. Chciałbym z tego miejsca w moim imieniu podziękować Państwu Verstappen za gościnę. I want to say you, thank you for the everything what you've done to me today, for the meeting and everything. Chciałbym podziękować w tym miejscu. Chciałbym też Państwa zaprosić, żeby zainteresować się zakupem gołębi z tej hodowli, bo naprawdę gołębie są klasowe, nie są drogie przede wszystkim. The pigeons are not expensive. I say that they are very good quality. Hodowla jest mała, bardzo mała. You have maybe 80 pigeons for winter, not more. Yes. Mają około 80-70 gołębi na zimę, po sezonie. To by było właśnie na tyle, co chciałem powiedzieć tutaj. Chciałbym pozdrowić z tego miejsca też hodowców, którzy zakupili w tej hodowli gołębie. I say that you say thank you for the offenses from your family, that what they buy the pigeons for your customers from Poland. Chcieliby Państwo Verstappen podziękować. Just you want to say thank you for the all the sales before what the people done, yeah? Yes. The planten. Chcą podziękować. I z tego miejsca chciałbym pozdrowić oczywiście panów Adama i Zenona Durawę, pana Bocheńskiego, pana Adama Narasławskiego, Kostkę Janka, Krzysztofa Norka, Jacka Buchtę, Karola Paszka i wielu, wielu innych hodowców, których może nie wymieniłem nazwiska. Zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału na YouTubie i lajkowania wszystkich filmów. To daje mi po prostu motywację do robienia następnych filmów. Pozdrawiam wszystkich. Say bye. Bye, thank pozdrawiam you. Wszystkich. Dziękujemy za wszystko. Bye. Pozdrawiam Antoni Jankowski, Dobry Lot w Polsku.